24 czerwca 2023 roku może być przełomowym dniem dla przyszłości Podlesianki Katowice. Nowym, głównym sponsorem klubu została firma Polagis, która będzie ogromnym wsparciem dla naszego klubu. Firma Polagis istnieje na rynku od blisko 13 lat. Działamy w zakresie stolarki otworowej, bram, rolet, żaluzji fasadowych, konstrukcji aluminiowych. Obsługujemy klientów indywidualnych, obsługujemy deweloperów, obsługujemy inwestycje związane z realizacją hoteli. Główne biuro handlowe firmy Polagis mieści się w biurowcu Cube na Bażantowie. Serdecznie zapraszamy do naszego działu handlowego wszystkich zainteresowanych naszymi produktami oraz naszą ofertą. Uroczysty dzisiaj dla nas dzień, bardzo wyjątkowy. Niedawno oficjalnie podpisaliśmy umowę z nowym sponsorem, sponsorem strategicznym, generalnym klubu, firmą Polagis. Umowa była poprzedzona wieloma rozmowami na temat przyszłości współpracy firmy i Stowarzyszenia RGKS Podlesianka. Firma Polagis postanowiła wspierać klub Podlesianki. Wywodzimy się z tych samych rejonów. Postanowiliśmy połączyć siły i z obopólnymi korzyściami zarówno dla klubu, jak i dla firmy Polagis współpracować. Dlatego też zdecydowaliśmy się na zainwestowanie w klub. Prezes Grzegorz Kubista nie ukrywa, że wsparcie firmy Polagis może być olbrzymim krokiem naprzód dla Podlesianki. Cieszymy się bardzo, że umowa została podpisana. Nie będę mówił o szczegółach, bo one w najbliższym czasie powinny być widoczne zarówno i w naszym działaniu, jeżeli chodzi o działanie sportowe, a przede wszystkim w działaniu tutaj na boisku. Co będzie się działo, to czas pokaże. Michał Suleja nie ukrywa ogromnych ambicji względem naszego klubu, poprzedzonych nie tylko aspektem finansowym, ale również sercem, które w tym przypadku także odegrało bardzo ważną rolę. To, co istotne, wsparcie firmy Polagis nie będzie dotyczyło tylko seniorów, ale również naszej akademii. Mamy wysokie cele, mierzymy wysoko. Chcielibyśmy budować długotrwałą współpracę opartą na obopólnych korzyściach. Mamy nadzieję na realizację kilku ciekawych kontraktów dla klubu. Zaangażowaliśmy się również w Akademię Podlesianki, od dzisiaj Polagiski, wspierając sport, dzieci, zdrowy tryb życia, co jest również bardzo ważne dla nas, dla naszej przyszłości. O szczegółach umowy z nowym sponsorem klubu Grzegorz Kubista mówi krótko. Umowa jest szeroko zakrojona na współpracę na wiele lat. Małymi kroczkami pójdziemy do przodu. Wiąże się tym rozwój przede wszystkim sportowy naszego klubu, Akademii Piłkarskiej, gdzie też firma weszła w akademię, i naszej drużyny czwartej ligowej. Kibice Podlesianki mogą zatem spać spokojnie. O pierwszych efektach współpracy Podlesianki z Polagis poinformujemy już niebawem. Transfery zawodników do klubu, którzy trafią na Sołtysią, jasno pokażą, o co powalczy Podlesianka w nowym sezonie. Rozmawiamy już o przyszłych transferach, niektóre są dograne, ale na razie nie będę zdradzał, bo raczej nie mogę, ale w niedalekiej przyszłości, może do tygodnia, do dwóch, będzie o transferach już głośno. Świadczy to o tym, że nie boję się ukrywać, że z tak mocną firmą, gdzie na pewno właściciel się też wypowie, chcemy iść i powalczyć o jak najwyższe cele czwartoligowe i przede wszystkim rozwinąć jak najszybciej naszą Akademię Sportową Podlesiankę. Michał Suleja nie ukrywa, że liczy na obustronną współpracę, która przyniesie spore korzyści zarówno Podlesiance, jak i firmie Polagis. Życzę zarówno nam, firmie, jak i klubowi Podlesianka dużo wspólnych sukcesów na naszej długiej wspólnej drodze.
Ostatnia sobota czerwca 2023 roku może być zatem śmiało zapisana w kalendarzach kibiców Podlesianki jako wielkie wydarzenie dla naszego klubu. Jeżeli razem stworzymy tutaj rodzinną atmosferę, to czeka nas fantastyczna, korzystna dla obu stron przyszłość. Wszak rodzina jest przecież najważniejsza, a ta nasza podleska familia, jak widać na zamieszczonym obrazku, ma się całkiem dobrze. Sponsorem głównym klubu jest firma Polagis. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe.